Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak zamontować pamięć ram i rozbudować pamięć ram w laptopie Lenovo G580. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców. I lepiej rozwijać mój kanał. Jeśli chodzi o pamięć ram i rozbudowę pamięci w laptopie, to w pierwszym kroku musimy wczytać się w specyfikację naszego laptopa, aby dowiedzieć się, jakie kości pamięci są obsługiwane oraz jaka jest maksymalna możliwa obsługiwana pojemność pamięci RAM w laptopie oraz czy w ogóle na przykład możemy rozbudowywać, ponieważ niektóre laptopy, szczególnie takie cienkie ultrabooki i budżetowe laptopy mają pamięć RAM na stałe przylutowaną bez możliwości rozbudowy, ponieważ nie ma żadnego slotu. Także to sobie należy sprawdzić. My będziemy domontowywać pamięć RAM DDR3. W przypadku tej pamięci warto zwrócić uwagę na taki parametr jak pamięć low voltage. Ona ma dopisek DDR3L. Akurat tutaj producent tego na tej pamięci nie zawarł. Ale ja wiem, że ta pamięć jest low voltage. Chodzi o to, że pamięci DDR3 były low voltage oraz zwykłe DDR3. I jeśli laptop potrzebuje pamięci DDR3L, czyli niskonapięciowej, nie zadziała z pamięcią zwykłą, ponieważ takie laptopy są nowsze. A i ogólnie pamięć DDR4 jest nowsza i pamięć zwykła nie będzie działać w takim laptopie, ponieważ nie dostosuje się do napięcia niższego. Za to w drugą stronę to zadziała, czyli jeśli mamy starszy laptop, który nie wymaga pamięci DDR3L ale zamontujemy mu pamięć DDR3L to to zadziała ponieważ pamięć DDR3L jest wstecznie kompatybilna z napięciem wyższym takim na jakim pracowały kości DDR także jeśli mamy starszy laptop a nowszą kość to zadziała, a jeśli mamy nowszy laptop i starszą kość, nie ddr 3 to nie zadziała i drugi taki parametr w pamięciach RAM, na który warto zwrócić uwagę to szyna prędkości tutaj jeszcze pokażę mamy właśnie oznaczenie 1600 na końcu, o tutaj oznacza to, że właśnie to jest pamięć DDR3 o szynie 1600 Warto sobie sprawdzić właśnie jaką nasz laptop obsługuje maksymalnie szynę. Warto kupić pamięć o maksymalnej obsługiwanej szynie. Taka pamięć jest szybsza. I też sprawdzić jaką pamięć mamy obecnie zamontowaną. Ponieważ, jeśli mamy na przykład o wolniejszej szynie, a zamontujemy o szybszej, to to zadziała, ale ta szybsza pamięć zwolni sobie do tej wolniejszej. Także przechodzimy do montażu. W pierwszym kroku zdemontujemy sobie baterię. Pamiętajmy o tym kroku, jest bardzo ważny. Jeśli dostajemy się do podzespołu, robimy jakieś modyfikacje, naprawiamy. W pierwszym kroku zawsze odpinamy zasilanie, baterię, prąd. Tutaj w tym laptopie. Podzespoły znajdują się pod taką dużą klapką, więc, aby się dostać do pamięci RAM, demontuję tą klapkę. Jest ona na dwóch śrubkach. Używam śrubokręta Philips PH1. I możemy sobie już zdjąć tą klapkę. I tutaj mamy miejsce na pamięci RAM. Jedna kość 4GB jest zamontowana. A my będziemy sobie rozbudowywać drugą kością 4GB, aby razem mieć 8GB pamięci ram. Także tu jest slot wolny, w który będę zaraz wkładał tą nową kość. Ale jeszcze, żeby pokazać Wam, jeśli macie jeden slot, jak to zdemontować, bo wtedy trzeba wymienić mniejszą kość na większą. Tutaj jest bardzo łatwa sprawa. Są takie blaszki. Po obu stronach, które odginamy leciuteńko, i pamięć nam odskakuje do góry, i wtedy można ją wyjąć z tego slotu. Taka pamięć jest zamontowana. I widzimy tutaj 4GB i jest PC3L, i właśnie ta literka L oznacza, że to jest pamięć nisko napięciowa DDR3. Także ten laptop by nie zadziałał na bardzo starych pamięciach DDR, które by nie były właśnie bez tej literki L, czyli nie byłyby nisko napięciowe, nie włączyłby się i nie zadziałał. Następnie mamy prędkość 12800. Także ta pamięć jest wolniejsza niż ta, którą montuję. Więc ta szybsza to zadziała, bo ta szybsza sobie zwolni do tych prędkości 12800. Także montuję jedną, montuję drugą i sprawdzimy sobie, czy wszystko działa. Także, aby zamontować pamięć, wsuwamy ją leciutko pod takim kątem i palcem. Dociskamy i wtedy nam te blaszki zaskoczą. I pamięć jest zamontowana i się trzyma. To samo z kolejną kością. Także wkładam w slot pod kątem, a na równo dopycham palcem. Naprawdę nie wymaga to jakiejkolwiek siły. Także uważajcie, jeśli coś Stawia opór, to znaczy, że może źle wkładacie, bo ta operacja nie wymaga dużo siły. Wszystko pod lekkim oporem palca zaskakuje i to tak naprawdę wszystko. Pamięć ram mamy zamontowaną. Także teraz montuję klapkę. Montuję baterię i cała operacja rozbudowy i montażu pamięci RAM jest w tym momencie zakończona. Teraz włączę komputer i sprawdzimy, czy pamięć jest. Jest widoczna prawidłowo. Warto również po montażu puścić, zrobić diagnostykę pamięci. Pokazuję to w innym moim filmie na tym kanale, żeby sprawdzić. Czy taka pamięć jest w pełni sprawna? Ja przeprowadzam memtest nawet po zamontowaniu nowych pamięci RAM w laptopach po prostu zawsze po domontowaniu, aby mieć pewność, że wszystko jest 100% sprawne, że pamięć jest 100% sprawna. Przeprowadzam diagnostykę pamięci, programem memtest. No a teraz uruchomię sobie laptop i sprawdzimy sobie. Czy zamontowana pamięć jest prawidłowo widoczna. I jak widzimy, laptop mi się prawidłowo uruchomił. Jesteśmy już w systemie Windows. I teraz sobie wejdziemy w ten komputer prawym, właściwości. I tutaj zainstalowana pamięć RAM widzimy, że mamy 8 GB. Zamontowane, także operacja się powiodła. Ja teraz jeszcze, ale to już poza filmem, tak jak wspominałem, puszczę diagnostykę, mem test, aby wiedzieć, czy zamontowana pamięć jest w pełni sprawna i nie ma błędów. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do oglądania innych filmów na tym kanale i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.